Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na pyszny domowy rosół, który przygotowałam w 30 minut. Jak to możliwe? Zaraz Wam przedstawię. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Przedstawiam Wam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie również w opisie pod filmem. Pod filmem jest również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat przygotowania tego rosołu. Mój rosół przygotowała w multikukerze. Jest to jeden garnek, który daje wiele możliwości. Jest to urządzenie 11 w jednym i możemy tutaj gotować pod ciśnieniem. Możemy zrobić tutaj wolne gotowanie, gotowanie na parze, sous vide, podgrzewanie żywności, smażenie tak jak na patelni. Mamy tu frytkownicę powietrzną. Mamy tutaj brytwannę, możemy zrobić z tego mini piekarnik, możemy go używać do pieczenia, możemy go używać do suszenia żywności. Dodatkowo ma też funkcję utrzymywania ciepła, możemy w tym garnku utrzymywać ciepło nawet do 10 godzin. Ma też funkcję opóźnionego startu, więc możemy sobie wszystko włożyć do garnka, iść na zakupy czy do pracy, a na przykład po 4 czy 5 godzinach automatycznie garnek nam się włączy i rosół będzie się gotował, a gdy wrócimy, danie będzie już gotowe. Dodatkowo mamy tutaj taki duży garnek, 7-litrowy. Garnek jest ze stali nierdzewnej. Możemy go również używać na wszystkich kuchenkach każdego rodzaju oraz w piekarniku do temperatury 230 stopni. Garnek posiada potrójne dno, a dodatkowo możemy go również myć w zmywarce. Całe to urządzenie daje możliwość do 70% szybszego i bardziej energooszczędnego przygotowywania posiłków niż inne metody gotowania. Przepis oczywiście na ten rosół możecie przygotować w tradycyjnym garnku, ale czas minimalnego gotowania jest to 3 godziny. No, w przypadku gotowania na samym kurczaku będzie trochę krótszy, no, natomiast nie będzie to na pewno 30 minut. I zabieramy się za przygotowanie naszego dania. Ja mam tutaj 1,2 kg mięsa, u mnie to jest indyk, kurczak i wołowina. Możemy nawet do 1,5 kg zwiększyć ilość mięsa. Oczywiście wszystko też zależy, ile tego rosołu chcemy mieć. Dodaję całego pora. Połówkę selera takiego średniego. 3 marchewki, 2 korzenie pietruszki takiej średniej wielkości. Oraz 2 duże ząbki czosnku. Pieprz ziarnisty, 4 kulki. Ziele angielskie również, 4 kulki. I 4 liście laurowe. 2 opalone cebule. 1 łyżkę domowej jarzynki albo sklepowej z dobrym składem. 1 pełną łyżeczkę soli. I zalewamy wodą do wysokości warzyw, tak aby wszystko było przykryte. I garnek będziemy wkładać już do naszego urządzenia. Zamykamy pokrywę. Wystarczy tylko przekręcić. Przełącznik mam ustawiony na blokowanie tutaj ujścia pary, żeby się ciśnienie mogło zebrać. W momencie, kiedy opuścimy na dno, ciśnienie będzie wypuszczone. Dodatkowo nasz zaworek jest jeszcze na dole. W momencie, kiedy ciśnienie będzie już w garnku odpowiednie, to ten zaworek będzie nad pokrywą. Ustawiamy sobie gotowanie pod ciśnieniem. Ustawiam czas gotowania 30 minut i uruchamiamy, naciskając start. Na początku pokazuje nam się informacja, że garnek się nagrzewa. W momencie, kiedy garnek się nagrzeje, zacznie się odmierzać czas. Czas nagrzewania będzie zależał oczywiście od ilości płynu, jakie nalaliśmy, od ilości produktów, jakie włożyliśmy do tego garnka. I czas zaczął nam się odmierzać, to znaczy, że garnek już jest odpowiednio nagrzany, jest już w nim ciśnienie zamknięte i odmierza się ten czas 30 minut, a potem automatycznie garnek będzie wyłączony, a danie będzie gotowe. Zaworek podniósł nam się tutaj nad pokrywę, nie jest już taki wklęśnięty, tylko wypukły, co oznacza, że mamy już zamknięte ciśnienie w tym garnku i teraz już tej pokrywy nie otworzymy do momentu, aż nie zdejmiemy sami tego ciśnienia automatycznie przekręcając ten przełącznik albo czekamy, aż automatycznie uwolni nam się ciśnienie z garnka.
czas już mamy zakończony. Teraz jeszcze po wyłączeniu mamy tą funkcję utrzymywania ciepła. Możemy utrzymywać ciepło do 10 godzin, a jeżeli nie chcemy utrzymywać ciepła, tylko wyłączyć, to po prostu wyłączamy i czekamy, aż automatycznie uwolni nam się ciśnienie. W przypadku gotowania rosołu nie jest zalecane to szybkie uwolnienie ciśnienia poprzez przełącznik, tylko czekamy, aż automatycznie ciśnienie opadnie i ten zaworek będzie z powrotem w pokrywie. Będzie wtedy możliwość otworzenia tego garnka, a rosół nie stanie się mętny, więc czekamy, aż z automatu opadnie nam tutaj ten zaworek. Jeżeli będziecie gotować inne dania, to oczywiście możecie automatycznie opuścić ciśnienie tym zaworkiem w dół i wtedy automatycznie otwiera się nam pokrywa garnka. W przypadku właśnie rosołu lub na przykład gotowania ryżu, makaronu, fasoli nie jest to zalecane. Lepiej poczekać, aż automatycznie właśnie to ciśnienie opadnie. Automatyczne opadnięcie ciśnienia zależy też od ilości płynów. Już jak widzicie, ten zaworek u mnie się schował, ale dodatkowo możemy przekręcić. Jak widzicie, jeszcze minimalna ilość ciśnienia była. Uwolniłam to ciśnienie, które było i teraz możemy ten garnek otworzyć i zobaczyć, jak wygląda nasz rosołek, bo sama byłam ciekawa pierwszy raz go gotując. Obawiałam się, jak to będzie po 30 minutach. Jeszcze zanim wyciągnę wszystkie warzywa i jeszcze te szumowiny, które nam zostały, to pokażę Wam, jak ten rosół wygląda. Jest klarowny, jego kolor jest bardzo ładny, jest żółciutki. Jeszcze sprawdzę go na smak, bo na pewno trzeba będzie dodać soli oraz pieprzu, ale to już sobie dodacie na końcu. Rosół wyszedł bardzo dobry. Ja jeszcze obawiałam się o tą wołowinę, czy ona będzie gotowa w tak krótkim czasie, ale jest naprawdę mięciutka. Smak jest naprawdę bardzo dobry. Jeżeli nie macie dużo czasu na gotowanie, to ten garnek na pewno się u Was sprawdzi. Dodatkowo jeszcze w innych odcinkach będę chciała sprawdzić inne funkcje, jak będzie ten multicooker się sprawdzał i na pewno Wam pokażę to w kolejnych materiałach. Wszystkie szczegółowe informacje na temat tego multicookera również podaję Wam w linku pod filmem. Tam znajdziecie wszystkie informacje oraz różne wersje tego urządzenia w zależności od tego, ile macie osób w rodzinie oraz oczywiście jak duże są Wasze potrzeby. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.